Walther Tactical XT2 to poręczna i kompaktowa latarka wykonana z aluminium. Żłobienia i wgłębienia znajdujące się w środkowej części gwarantują pewny chwyt w każdych warunkach, natomiast zaimplementowany w tylnej części obudowy włącznik pozwala na jej natychmiastowe użycie. Latarka generuje strumień światła o mocy 600 lumenów na odległość nawet 300 metrów. Dzięki zastosowaniu diody LED emitowane światło jest jasne i czyste. Dodatkowy atut to możliwość zmniejszenia mocy światła do jedynie 20%, co znacznie wydłuża czas pracy baterii. Klasa odporności IP44 pozwala na użycie latarki w deszczu bez ryzyka uszkodzenia. Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się testem i unboxingiem latarki taktycznej Walther Tactical XT2. Jest to latarka, której używamy od ponad pół roku i sprawdza się doskonale podczas urbexu. Latarka ta zapewni Wam nie tylko doskonałe oświetlenie, ale również zadba o bezpieczeństwo na urbexie. Brzmi ciekawie? To zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję na naszym kanale i łapkę w górę. Wszystkie linki do grupek urbexowych oraz sprzętu, którego używamy, znajdziecie w opisie tego filmu. Miłego oglądania. W zestawie od firmy Walther otrzymujemy bardzo eleganckie pudełko, które nada się na prezent. Dwie baterie CR123, które przy maksymalnym natężeniu światła zasilą naszą latarkę na ponad 2 godziny. Rzemyk, dzięki któremu możemy przymocować naszą latarkę do ręki lub do paska od spodni, naszą latarkę Walther Tactical XT2 oraz instrukcję obsługi. Myślę, że taki zestaw jest naprawdę wart swojej ceny, tym bardziej, że latarka sprawuje się wyśmienicie i spełnia swoją funkcję. Jeżeli chodzi o samą latarkę, jej korpus został wykonany z aluminium, co cechuje się niską wagą. Dodatkowo zaimplementowano w niej liczne żłobienia i wgłębienia, dzięki czemu latarka doskonale leży w dłoni, nawet podczas niewielkich opadów deszczu. W górnej części obudowy znajduje się włącznik światła i również po odkręceniu tej części możemy włożyć baterię CR123, które otrzymujemy w zestawie. Natomiast w górnej części obudowy zaimplementowano diodę Cree, dzięki której otrzymujemy doskonały promień świetlny na dość sporą odległość. Latarka taktyczna Walther Tactical XT2 posiada trzy tryby pracy. Pierwszy tryb jest to maksymalne natężenie światła. Drugi tryb jest to tryb oszczędny, dzięki któremu wytrzyma po prostu dłużej na baterii. I trzeci tryb jest to tryb stroboskopu, który pozwoli oślepić napastnika i da nam czas na użycie na przykład gazu pieprzowego. Aby go aktywować, wystarczy przytrzymać włącznik, który znajduje się w tylnej części obudowy, na około 3 sekundy. My używamy latarki Walther Tactical XT2. Bardzo dobra konstrukcja, wykonana całkowicie z aluminium, lekka poręczna. Posiada trzy tryby świecenia, także będziecie zadowoleni. Ja Wam link wrzucę w opisie. Dodaje też klimatu podczas urbexu. Mamy teraz tryb włączony, to jest tryb, który oszczędza naszą baterię. I mamy tryb stroboskopu, czyli przytrzymujemy guzik i w momencie, gdy ktoś nas chce zaatakować, oślepia przeciwnika. No Walther nawet daje radę. Daje radę. O tyle to jest fajne, że gdy włączymy ten tryb stroboskopu, to mamy też kilka sekund na to, albo żeby zacząć uciekać, albo żeby użyć gazu pieprzowego. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie suba na naszym kanale, łapkę w górę, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Miłego dnia!